Witajcie lifterki i lifterzy. Dzisiaj postanowiłam wykorzystać to, że cały dzień leje, jest burza, a dodatkowo nie mam za bardzo co robić, poza tym, że powinnam uczyć się do poprawki z sesji, którą mam już jutro, ale dobra, umówmy się, wszystko inne jest ciekawsze niż nauka do egzaminów, także postanowiłam nagrać odcinek, do którego zabierałam się już od pewnego czasu i tematyką uroginekologii. I dzieliłam się z Wami na Instagramie wszystkimi niuansami i rzeczami, które na dobrą sprawę sama odkrywam, bo to jest dla mnie, ale też w fizjoterapii zupełnie nowa dziedzina, z której dopiero teraz zaczyna schodzić to całe tabu i kobiety zaczynają i nie tylko interesować się tym, co wiecznie było zamiatane pod dywan. Także dzisiaj oczywiście opowiem o takiej bazie, ale nie ukrywam, że bardzo chciałabym stworzyć serię filmów na kanale właśnie dotyczącą kwestii uroginekologicznych i wbrew pozorom te tematy nie dotyczą tylko kobiet po ciąży albo planujących ciążę, ale dotyczy to wielu aspektów naszego życia, które po prostu możemy poprawić i które nie wymagają dużego nakładu siły, a szczerze się opłacają, nawet w kontekście uprawiania sportu, w tym dźwigania ciężarów. A najważniejszą rzeczą, wokół której będzie się kręcił ten film, to znalezienie balansu na wielu płaszczyznach, ale nie mówię tutaj o restrykcjach, wyrzeczeniach i wielkich poświęceniach, ale o zdrowych nawykach, które możemy włączyć do naszej codzienności, które właśnie nie wymagają tego dużego nakładu czasu, bo oczywiście zdrowie nie kończy się tutaj, jakby powiedział Michał Owczarzak, żeby było tutaj, musi być też tutaj. Natomiast dzisiaj chciałam z Wami pogadać o sferze, która wciąż jest bardzo niedoceniana, na którą nie zwraca się tak uwagi, a niestety dysbalans i jakieś takie rozchwianie, niedomaganie może mieć wiele przykrych konsekwencji, zwłaszcza dla kobiet, także przełamujemy pierwsze lody i w związku z tym zrobiłam ankietę na swoim Instagramie. I tak na pytanie o to, czym są, jaka jest funkcja i gdzie zlokalizowane są mięśnie namiętnicy, aż 64% osób odpowiedziało, że nie. W tym przypadku było to prawie 11 tysięcy osób. Czy potrafisz wykonać kontrolowane ruchy swoją miednicą, przechodzić z przodu do tyłu pochylenia miednicy, ustawić ją w neutralnej pozycji, wykonywać krążenia, ósemki itd. Tutaj ponad połowa odpowiedziała twierdząco, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o to, ile osób w swojej treningowej rutynie uwzględnia rozluźnianie mięśni na miednicy, aż 91% osób odpowiedziało negatywnie, czyli 13,5 tysiąca osób. I ja wcale się temu nie dziwię, bo u mnie samej, dopóki nie pojawił się problem, to nie czułam potrzeby, żeby w ogóle poświęcać na to czas, który mogłam przeznaczyć chociażby na dodatkową serię w treningu brzucha. Czy dotyczy Cię problem bolesnych miesiączek? Tutaj mam już przewagę odpowiedzi twierdzących, czyli 9600 osób odpowiedziało na tak. Czy zdarza Ci się popuścić mocz nawet kilka kropel w trakcie treningu siłowego? Na tak jest tylko 31%. Ale w tym tylko jest prawie 5 tysięcy osób. Także czuję powinność, żeby poruszać te tematy. Czy zdarza Ci się popuścić mocz w trakcie innych aktywności, na przykład skakanie na skakance, skakanie na trampolinie, bieganie, czy podczas intensywnego śmiania się, kichania, czy ziewania? Tutaj na tak jest prawie 6 tysięcy osób. Czy stosunki seksualne lub aplikacja tamponu bywają dla Ciebie bolesne? Tutaj na tak odpowiedziało ponad 6 tysięcy osób. Czy potrafisz oddychać torem dolnożebrowym z pracą przepony? Tutaj na nie odpowiedziało prawie 8 tysięcy osób. I oczywiście nie jestem w stanie tym filmem rozwiązać wszystkich Waszych problemów, bo po pierwsze, jest to fizycznie niemożliwe, nie starczyłoby nam dnia, a po drugie, każdy przypadek jest inny i jeżeli zdajecie sobie z tego sprawę, że jest jakiś problem, że jest u Was jakaś dysfunkcja, dysbalans, warto udać się do fizjoterapeuty uroginekologicznego i tam stosować się do zindywidualizowanej terapii pod Wasz problem. Natomiast w tym filmie chciałam mówić o takiej bazie i podstawach, które są uniwersalne dla każdego, niezależnie od przeszłości, od problemu, od w zasadzie trybu życia, tego, czy trenujecie intensywnie, w tym na przykład dźwigacie ciężary i też niezależnie od płci, o tym też będę mówić. Nie jest to film dedykowany wyłącznie kobietom, ale właśnie o podstawach, które mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania, nasilania się danych dysfunkcji, o których mówiłam w ankiecie i które po prostu są prozdrowotne. A dodatkowo w tym filmie znajdzie się też zestaw ekspresowych ćwiczeń 10-15-minutowych, które właśnie poprawiają tą świadomość ciała i też pomagają w takim głównym problemie, z którym spotykam się w aspekcie mięśni namiętnicy wśród kobiet trenujących, czyli przy wzmożonym napięciu, ale też
przypadku bolesnych miesiączek. I o zdrowych nawykach na pewno byliście już atakowani z każdej strony, co należy robić, co nie, ale tak jak mówiłam, to co determinuje sukces, to wprowadzenie tego do naszej codzienności, a nie w takim krótkoterminowym wymiarze i szybkiej rezygnacji, kiedy nakładamy na siebie za dużo. Ja sama przyznaję, że wciąż szukam tego balansu, bo wciąż zdarzają się zarywane nocki, jak prawdopodobnie dzisiaj nad montażem i nauką do sesji, ale cały czas dążę do tego, żeby jednak gdzieś tam dojść do tego złotego środka. I zaczynając od początku dnia, poza tą oczywistością wysypiania się, zauważyłam, że mimo dużych barier i oporów lepiej czuję się wstając wcześniej przed resztą domowników, gdy w ciszy mogę wykorzystać ten czas, kiedy jeszcze całe mieszkanie czy dom śpi. A żeby jeszcze bardziej się dobudzić, bo z tym cały czas mam problem, pomaga mi kubek zimnej wody, a w ramach kampanii z marką Garnier i ja, i w zasadzie Michu, do mojej beauty rutyny, zwłaszcza w upały, dołączyły maski na tkaninie, ale tutaj taki tip, przed aplikacją warto włożyć je do lodówki, wówczas mamy podwójny efekt, bo poza działaniem maski jest też ten chłód, który działa przeciwobrzękowo, co doceniam zwłaszcza wstając wcześniej rano, a jeżeli chcielibyście wzbogacić swoją pielęgnacyjną rutynę o ten przyjemny element, warto byście wiedzieli, że w przypadku masek na tkaninie właśnie od Garniera mamy kilka wyróżniających aspektów. Jedna maska to odpowiednik jednej butelki serum, także przy nakładaniu maski wykorzystuję cały płyn z opakowania również na szyję, na dekolt, ale tak samo po zdjęciu wklepuję resztę w twarz, nie zmywam jej ręcznikiem czy papierem. I oczywiście mam bardzo szeroki wachlarz tych opcji maseczkowych z Garniera, spersonalizowanych pod konkretne potrzeby i problemy skóry. Ja mam swoich dwóch ulubieńców, którzy przydają się właśnie w takich momentach, kiedy ta skóra jest przesuszona. Natomiast to, co wyróżnia wszystkie maski z Garniera, to zielona renowacja, która została wprowadzona przez tą firmę. Także jeżeli ktokolwiek z Was miał lub ma obawy przed zaśmiecaniem środowiska, warto, żebyście wiedzieli, że same tkaniny masek są biodegradowalne, formuły w 100% wegańskie, a do produkcji opakowań znacznie zmniejszono ilość używanego plastiku. Jak jakiś dinozaur. Maski są dostępne w sieciach sklepów Rossmann, a dzięki temu elementowi porannej rutyny jestem sprowokowana do poświęcenia dodatkowych 15-20 minut dla siebie. A jeszcze, żeby zachęcić Was do wejścia w tę tematykę, nie bagatelizowania tych problemów, podam Wam kilka statystyk, które niestety są przykre. W opisie zamieszczę wszystkie źródła. Tak więc po pierwsze, co trzecia kobieta na świecie ma problem dysfunkcji mięśni dna miednicy, głównie związany z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i stanowi to o wiele więcej niż problemy kobiet w związku z dysfunkcją pracy tarczycy, czy cukrzycą, czy nadciśnieniem tętniczym. W nawiązaniu do tego 3 na 10 kobiet na świecie ma problem z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, a po ciąży co druga kobieta ma obniżenie narządów wewnętrznych lub problem z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Problem bolesnych miesiączek dotyczy od 50 do 70% kobiet i tak jak mówiłam, nawiążemy tutaj też do panów, a mianowicie trening mięśni dna miednicy, bo panowie też posiadają mięśnie dna miednicy i ich dobra forma skutecznie zmniejsza ryzyko przerostu prostaty i impotencji. A jeżeli chodzi o budowę miednicy, tej części kostnej, mała powtórka z anatomii, składa się z dwóch kości miednicznych, prawej i lewej, które od tyłu połączone są kością krzyżową i kością guziczną, a od przodu mamy połączenie z pojeniem łonowym. Jeżeli chodzi o tą część kostną, to tutaj funkcje są proste. Podpora dla tułowia, ochrona narządów wewnętrznych, a dodatkowo może też służyć jako ta droga rodna. Natomiast jeżeli chodzi o mięśnie jałoplatające, mięśnie dna miednicy, tutaj już wachlarz funkcji mocno się poszerza, bo jest on od stabilizacji, czy to kości krzyżowej i tych wszystkich pobocznych struktur, do przenoszenia ciśnień, stabilizację całego kor, a dodatkowo odpowiada za funkcje seksualne, potrzeby fizjologiczne i wiele, wiele innych, także na nich
nich się dzisiaj skupimy. A strukturalnie mięsień na miednicy mają wyższe napięcie spoczynkowe względem innych mięśni, a to dlatego, że one cały czas pracują, cały czas są zaangażowane. I też warto wiedzieć, jaki jest stosunek tych włókien mięśniowych, bo to trochę nam otwiera oczy na to, w jaki sposób powinny pracować i jakie funkcje sprawować. Tak więc 70-80% są to włókna wolne, toniczne, natomiast 20-30% szybkie, fazowe. I to trochę otwiera oczy na te wszystkie mity, które były powtarzane przez lata, również przez lekarzy, chociażby dotyczące stosowania kulek gejszy na wzmocnienie tych mięśni na miednicy i skupiano się tylko i wyłącznie na budowaniu tej siły i dźwigania coraz to większych obciążeń przy aplikacji i dodatkowo wydłużania czasu. Przynosiło to więcej problemów, strat, aniżeli korzyści. Także też trochę czuję taką powinność, żeby przekazywać te wszystkie niuanse i rzeczy, których sama się na dobrą sprawę dowiaduję, które są sprzeczne z tymi wszystkimi mitami powtarzanymi przez lata, które słyszałam od swojej mamy, a moja mama od swojej mamy i które były po prostu szkodliwe. Tak więc wracając, mięsień na miednicy nie sprawuje swojej funkcji, kiedy zaburzona jest ta statyka ich pracy, kiedy jest zaburzona proporcja włókien mięśniowych przez różne na przykład szkodliwe praktyki, a dodatkowo kiedy są nadmiernie osłabione. I taka ciekawostka fizjoterapeutyczna, mięsień może być osłabiony nie tylko kiedy po prostu jest słaby, ale w przypadku kiedy jest też nadmiernie napięty, wówczas zmniejsza się odżywienie tych tkanek i finalnie słabnie. A przechodząc do tych zaburzeń statyki, o ile statystycznie problem z nadmiernie rozluźnionymi takimi wiotkimi mięśniami na miednicy faktycznie w większości dotyczy kobiet, czy to po ciąży, po porodach, czy na przykład otyłych, nie uprawiających jakiejkolwiek aktywności fizycznej, w ogóle nie ruszających się, tak problem z nadmiernie napiętymi mięśniami na miednicy dotyczy już zupełnie innej grupy osób wykraczających poza tą wcześniej wymienioną i tutaj do nich należą między innymi dziewczyny dbające o siebie, trenujące bardzo często intensywnie i po prostu aktywne fizycznie, niezależnie od uprawianej dyscypliny, czy jest to bieganie, skakanie, czy dźwiganie ciężarów, a przykrych objawów spowodowanych wzmożonym napięciem mięśni na miednicy jest sporo i zaczynając od takiego prozaicznego jak na przykład mocno napięte podbrzusze, czy niemożność oddania moczu bez parcia, zwłaszcza w godzinach porannych po przebudzeniu, czy ból przy aplikacji tampona, czy ból przy współżyciu, czy wysiłkowe nietrzymanie moczu. Ja sama przekonałam się w autopsji, czym skutkuje właśnie ten dysbalans, który budowałam sobie i silnym stresem, zarwanymi nockami i ciężkimi treningami, niekoniecznie bez odpowiedniego przygotowania motorycznego, ale bez zwrócenia uwagi na kilka szczegółów, które okazały się naprawdę istotne, jak na przykład oddech plus poza spinaniem na treningach, rozluźnianiem. Nie tylko mięśni, które, wiecie, pierwsze przychodzą nam do głowy, kiedy myślimy o jakichś treningach, ale też o centrum, które znajduje się tutaj. I właśnie o tym chciałam dzisiaj powiedzieć i to chciałabym Wam pokazać. A jeżeli chodzi o moje takie indywidualne odczucia i sygnały alarmowe, kiedy zauważam, że zaczął pojawiać się problem, wiecie, też myślałam, że ten problem dotyczy tylko mnie, że komuś o nim powiem, to się po prostu wygłupię i że mam taki problem, ma tak być i już. Natomiast rozmawiając z kobietami z mojego nawet najbliższego otoczenia, ciężko trenującymi, widzę, że jest to naprawdę szeroki problem, a wciąż się o tym nie mówi. I takie pierwsze sygnały, które wysyłał mi organizm, ale cały czas gdzieś tam przymykałam na nie oko, to właśnie nadmiernie napięte podbrzusze. Budziłam się z bólem brzucha i skurczami. Myślałam, że gdzieś tam jest to związane może z owulacją, z kwestiami hormonalnymi, ale jak się okazało, była to po prostu mięśniówka. Dodatkowo ból chociażby przy aplikacji tamponu i zdarzały się incydenty z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Pojawiał się strach przed takim niekontrolowanym śmianiem się, skakaniem na skakance czy skakaniem na trampolinie. Oczywiście nie było to w takich ilościach, żeby było to widoczne dla osób z zewnątrz, ale u mnie to powodowało duży dyskomfort, że miałam tą świadomość, że po prostu mogę popuścić w takich sytuacjach. Też zdarzyło się, że przy jednym z rekordów w martwym ciągu zdarzyło mi się popuścić. I wówczas kolega z branży, z trójboju siłowego, powiedział mi, żebym zobaczyła sobie zdjęcia z zawodu dziewczyn, które robią martwe ciągi, biją swoje rekordy i poza rekordem na zdjęciach widać też
niekontrolowany wyciek moczu po nogach. I wiem, jak to brzmi abstrakcyjnie, jakby to było coś totalnie wyjątkowego, a się okazuje, że niestety w wielu przypadkach po prostu taka jest rzeczywistość. I też później natknęłam się na TikToka, w którym dziewczyny mówiły o tym, że jeżeli nie popuściłeś w trakcie treningu, to znaczy, że mogłeś jeszcze dołożyć dodatkowe kilogramy na sztangę. Wtedy chyba był ten punkt kulminacyjny, który zainspirował mnie do tego, żeby zainteresować się tym tematem. Dlaczego tak się dzieje i co mogę zrobić, żeby temu zapobiec. I w ostatnim czasie miałam też możliwość uczestniczenia w dwóch różnych szkoleniach, kursach dotyczących zaburzeń pracy mięśni na miednicy i wysiłkowego nietrzymania moczu wśród sportowców. I to mi też otworzyło oczy na to, jak wiele kobiet, ale i mężczyzn na różnych poziomach zaawansowania, bo też w kadrze Polski, czy to w kajakarstwie, w piłce ręcznej, w koszykówce, w piłce nożnej, występują takie przypadki i to nierzadko. I tutaj jakby czynniki powodujące te problemy są różne, bo również dochodzi do tego faktor stresu, ale też brak w takiej bazowej wiedzy, chociażby jak oddychać. I od tego zaczniemy. I dla mnie osobiście jest to rażące, jak patrzę na to, czego uczyłam się w szkole. Niezależnie od poziomu edukacji, czy była to szkoła podstawowa, gimnazjum czy liceum, na biologii uczyłam się o budowie gąbki parzydełkowców, a w zasadzie nie miałam świadomości własnego ciała, nie wiedziałam, w jaki sposób co pracuje. Jak prawidłowo oddychać, w jaki sposób można oddychać, jak to wpływa na nasze ciało. Także chciałabym dzisiaj nadrobić te braki, bo gdzieś tam się utarło, że dziewczynki oddychają torem żebrowym, górnożebrowym, natomiast panowie są w stanie oddychać też torem przeponowym, torem brzusznym i tyle. A jeżeli chodzi o oddychanie poza warunkowaniem życia, przeżycia, wpływa też na mnóstwo rzeczy i zmian, które zachodzą wewnątrz naszego organizmu, których zupełnie byśmy z nim nie powiązali. Na przykład oddychaniem możemy wpłynąć na postawę naszego ciała, ale też nieprawidłowym oddychaniem możemy spowodować większy stres naszego ciała, zmniejszoną mobilność w stawach, także przechodząc do strategicznego organu, jakim jest przepona, a o którym rzadko się mówi. Jest on organem, który znajduje się w centrum, rozdziela ona dwie istotne jamy w naszym ciele, a mianowicie klatkę piersiową i jamę brzucha, i aktywnie wpływa na nasz kor, na naszą stabilność i na zmniejszenie ciśnienia wewnątrz brzucha. O tym też nie mówiłam, ale to właśnie zwiększone ciśnienie wewnątrz brzucha, które napiera na mięśnie na miednicy, prowokuje te wszystkie dysfunkcje i objawy, o których wcześniej mówiłam. A żeby zwiększyć ciśnienie, wcale nie jest tak ciężko. Wystarczy kaszlnięcie, potknięcie, kichnięcie czy zwiększona aktywność fizyczna, trening, śmianie się. No, najróżniejsze sytuacje w życiu wpływają na to, że zwiększa się to ciśnienie. I pewien znany neurolog Levitt powiedział, że jeżeli oddech nie jest prawidłowy, to żadna inna funkcja nie będzie prawidłowa. Także zaczynamy. Pierwsza ważna zmiana, którą warto wprowadzić do swojej codziennej rutyny, nauka prawidłowego oddechu, nie tylko płytko górnożebrowego, jak to kobiety mają w zwyczaju, ale dolnożebrowego, angażując przeponę i za chwilę powiem Wam o wszystkich korzyściach z niego płynących, zwłaszcza dla osób trenujących. Jednym z mięśni synergistycznych do mięśni na miednicy jest mięsień poprzeczny brzucha, to znaczy, że jakby aktywując pracę mięśni na miednicy, wcześniej w tym przypadku odpala się też ten mięsień poprzeczny brzucha i on oplata jak taka tarcza nasz brzuch i jego prawidłowe napięcie wspomaga pracę mięśni na miednicy, może je odciążać, a co za tym idzie, jeżeli prawidłowo pracują, no to gdzieś tam pomagają uniknąć tych wszystkich przykrych objawów, o których mówiliśmy wcześniej. I z tego, co pamiętam, w szkole utrwaliło się tak, że jeżeli oddychamy płucami, no to wiadomo, klatka piersiowa się rozszerza, natomiast jeżeli chcemy oddychać przeponą, to ma nam rosnąć brzuch, co jest bardzo mylne, bo tutaj też rozróżniamy dwa osobne tory. Jest tor brzuszny, w którym faktycznie to ten brzuch się poszerza, natomiast przy tym prawidłowym oddychaniu przeponowym to dolne żebra, dlatego też się nazywa dolnożebrowy, powinny rozchodzić się nie do przodu, a do boku. I możemy to sprawdzić w łatwy sposób, ustawiając ręce na wysokości dolnych żeber i prowokując ich rozszerzenie się.
Także przy wdechu przepona się obniża, nasze dolne żebra rozchodzą się do rotacji zewnętrznej, napierając właśnie na ręce i co istotne, narządy wewnętrzne przesuwają się równomiernie, do boku, do dołu, do przodu, do tyłu, nie tak jak w tym torze brzusznym, tylko do przodu. A przy wydechu narządy wracają do pozycji wyjściowych. I kolejna przewaga oddychania torem przeponowym nad torem brzusznym jest to, że mięśnie brzucha nie idą do nadmiernego rozciągnięcia, jak przy oddychaniu torem brzusznym, a wręcz przeciwnie, dochodzi do uaktywnienia mięśni brzucha i aktywowania mięśni głębokich brzucha. Między innymi mięśnia poprzecznego brzucha, którym już mówiłam, że jest synergistą mięśni na miednicy, a co za tym idzie, wspólnie pracują. I w ten sposób możemy odciążyć trochę z pracy same mięśnie na miednicy w walce z tym wzrostem ciśnienia śródbrzusznego. Jeżeli chodzi o takie zalety oddychania torem przeponowym, który niestety nie jest dla nas automatyczny, więc warto się zmobilizować, nauczyć go i praktykować później, czy to w trakcie treningu, przy aktywności fizycznej, ale oczywiście możemy zacząć od takiej kilkuminutowej praktyki w ciągu dnia, to przechodząc do zalet. Mamy tutaj zmniejszony nacisk narządów wewnętrznych na dno miednicy, w przeciwieństwie do toru brzusznego. A dodatkowa przewaga nad torem brzusznym, który, tak jak mówiłam, osłabia mięśnie brzucha, to to, że przy torze przeponowym mamy ich aktywizację, stabilizację ciała, no a przy torze brzusznym mamy zwiększoną aktywność mięśni szyi, karku i grzbietu. Sam tor brzuszny, ok, ma swoje zastosowanie, ale to raczej krótko i przy łagodzeniu na przykład jakiegoś wzmożonego napięcia brzucha właśnie w formie rozluźnienia mięśni. Tak więc tor przeponowy powinien być czymś automatycznym, zwłaszcza dla osób trenujących, między innymi siłowo, ale też uprawiających jakąkolwiek inną dyscyplinę, no bo jednak wspiera tą stabilizację ciała i jeszcze dodatkowo, taka informacja, może nie wszyscy o tym słyszeli, ale przy fazie wydechu to właśnie przepona naciska na struktury klatki piersiowej, zwiększając objętość wyrzutową serca. I dzięki temu możemy generować większą siłę podczas ćwiczeń. Także myślę, że dźwigająca społeczność doceni tą informację. I ćwiczenie, które możemy wykonywać, aby sprowokować właśnie oddychanie tym torem dolnożebrowym, przeponowym. Siadamy wygodnie, kładziemy ręce na dolne żebra i oddychamy w taki sposób, aby to dolne żebra rozpierały nasze ręce na boki. Wdychamy nosem i robimy długi wydech ustami, czując jak żebra wracają do swojej pozycji wyjściowej. Jeżeli mamy z tym problem i nie potrafimy skierować powietrza właśnie w te okolice, możemy poprosić drugą osobę, aby to ona nam oporowała te żebra i przed zrobieniem wdechu lekko naciskamy, żeby wiedzieć, żebyśmy poczuli, o które struktury chodzi i żebyśmy w nie skierowali nasze myśli i finalnie powietrze. I możemy zacząć sobie od takich jednorazowych 5 oddechów i zwiększając częstotliwość w ciągu dnia, ale nie robić takich głębokich oddechów naraz w dużej ilości, no możemy się przehiperwentylować. Natomiast fajnie jest dojść do poziomu, gdzie to oddychanie staje się dla nas po prostu naturalne, zwłaszcza podczas treningów. I przechodząc już do sedna tego odcinka, a mianowicie ćwiczenia rozluźniające mięśnie dla miednicy, ale też pomocne przed i w trakcie miesiączki, żeby zmniejszyć te dolegliwości bólowe, rozluźniające wszystkie te struktury poboczne. Także tutaj będziemy też wykorzystywać te nauki oddechowe, które pokazywałam Wam przed chwilą. Często są to pozycje ułożeniowe, na przykład zaczerpnięte z jogi, które właśnie mają za zadanie rozluźnić te wszystkie struktury, ale warto też pozwolić sobie tutaj na freestyle, bo najważniejsze jest to, żeby poczuć te struktury, poczuć tą miednicę, zacząć nią ruszać i nie ograniczać się ruchowo. I pierwszorzędnie w siedzeniu warto nauczyć się w ogóle, jaka jest neutralna pozycja ułożenia naszej miednicy. Tutaj możemy sprowokować naszą miednicę do ułożenia w przodopochyleniu i w tyłopochyleniu, no i ta pozycja neutralna znajduje się gdzieś po środku. Także warto też zacząć sobie taki trening od zwiększonej ruchomości, przechodząc z przodopochylenia do tyłopochylenia. Możemy wykonywać krążenia w jedną stronę, w drugą, ruchy odkręcania, zakręcania, robienia ósemek naszymi biodrami. I oczywiście głównym winowajcą bolesnych miesiączek są hormony i mam tutaj na myśli tą przewagę estrogenu w stosunku do progesteronu. Natomiast możemy sobie pomóc. I tak doraźnie ta praca z oddechem, wyciszanie układu współczulnego, czyli redukcja tego stresu i praca nad mobilnością bioder, stawów krzyżowo-biodrowych, praca nad elastycznością ciała,
to wszystko może nam zmniejszyć te dolegliwości bólowe. Natomiast w trakcie już samej miesiączki pomocne mogą być ciepłe okłady, rozluźnianie brzucha i w sumie jedyne takie przeciwwskazanie co do wykonywanych form aktywności to to, żeby nie robić żadnych ćwiczeń w tej pozycji odwróconej świecy, aby to, co ma się z nas wydostać, żeby się nie cofało do wewnątrz. Na całą resztę możemy sobie pozwolić. A tak wyglądają ćwiczenia, które warto wykonywać. Zakończę ten film słowami, które powiedział pewien znany neurolog, a które ja zasłyszałam na jednym ze szkoleń, a mianowicie ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią nigdy ruchu. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Szczerze mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny, że w miarę możliwości udało mi się zawrzeć informacje, które przełożycie na Waszą codzienną rutynę. I będę wdzięczna oczywiście, jeżeli dacie znać w komentarzach, co myślicie o takiej merytorycznej serii. Będę wdzięczna, jeżeli napiszecie na przykład pytania do takiego uroginekologicznego Q&A. Ja jeszcze nie jestem specjalistą, chociaż czekamy 5. rok fizjoterapii i mocno się kształcę w tym kierunku. Chciałabym pracować właśnie w tym sektorze, w tej dziedzinie, także na miarę swoich możliwości, na miarę literatury, którą przeczytałam i szkoleń, które zrobiłam. Postaram się Wam pomóc i myślę, że moglibyśmy zrobić z tego osobną serię. Także jestem bardzo ciekawa Waszego odbioru. Będę wdzięczna za strategiczną łapkę w górę i widzimy się już za tydzień na kanale Dźwigaj Dziewczyno.